Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Dozgonni. Rozmawiamy o nowym serialu Kanal Plus, Mały Zgon. Mamy dzisiaj wspaniałego gościa, pani Julia Wyszyńska, aktorka, agentka. Jeszcze kolega tutaj obok. Pani Julio, chcielibyśmy porozmawiać na temat pani emocjonalności w tej roli, bo ona jest, szczerze mówiąc, pani często tam robi sceny w scenach. Tak? Pani się złości, pani jest agresywna, może zobaczymy materiał, żeby to... Poprosimy materiał. ...przedstawić. Materiał? Materiał. O, widzę, że ci jest zapierdol na całego. To jest pomieszczenie służbowe. Proszę stąd wyjść. Potrzebuję pomocy i wy mi jej udzielicie. Proszę pani, tutaj jest szpital, a nie posterunek policji. Ja nie wiem, jakie maniery panu... Panie doktorze, żebyśmy mieli jasność. Jestem dzisiaj wkurwiona. I szczerze nie życzę nikomu wkurwić mnie bardziej, kiedy już i tak jestem wkurwiona. Więc zróbmy tak, że ja mam kilka pytań, jedną prośbę i wy mi ją spełnicie. I wtedy to będzie dla nas wszystkich bardzo miły dzień. Dziękujemy za materiał. Dziękujemy, no. Wspaniały materiał. Pani Julio, skąd te nerwy? Bo to szaleństwo, ta złość. Gdzie pani tak nauczyła się tego, jak pani to opanowała? Było widać w materiale. Tak, w materiale było widać coś, co po prostu życie, no samo życie. Aha. Proszę pana, proszę panów. Panów. Jak mieszkałam z rodziną na Brudnie, to pewnego dnia przyszedł do nas domokrążca z takim zestawem garnków. Chciał nam sprzedać 12 garnków nierdzewnych. Nasza rodzina w ogóle się tym nie zajmowała, nie interesowaliśmy się, nie podążaliśmy za trendami garnkowymi, nie potrzebowaliśmy też nowego zestawu. Ale tak się stało, że ten człowiek był tak sympatyczny, był tak miły, uprzejmy, że go po prostu zaprosiliśmy do domu i on, wie pan, bez żadnego problemu wcisnął nam ten zestaw garnków. Mhm. Najgorsze, co się okazuje, to zaczęliśmy używać ich i wszystko się na nich przypalało, rozumie pan? Wszystko! Zupa, pierwsze danie, drugie danie, pasztety, bigos nawet się przypalał. Więc myśmy zaczęli, musieliśmy po prostu wszystko wyrzucać, wie pan, po prostu tak musieliśmy wyrzucać to śmieci, bo nie było co jeść, więc myśmy chudli, bo byliśmy głodni, tak? Byliśmy głodni, ale jakiś człowiek głodny to jest bardzo zły, jest taki zły, więc po prostu w rodzinie pojawiły się frustracje, złości, zażalenia, a ja po rozwodzie rodziców, więc wie pan gdzie ja trafiłam? Do szkoły z internatem! I właśnie takie życie nam zgotował ten człowiek! Dlatego reżyser tego serialu wymyślił, że przed każdym ujęciem będzie mi pokazywał ten zestaw 12 garnków, które, wie pan, jak na mnie działają. Po takich doświadczeniach, wie pan. A jak panią można uspokoić było wtedy? Co robiono, żeby... Ta sytuacja? Dawano mi kebab! Kebab? Kebab! Kebab. Taki na cienkim? Kebab. Kebab. Na cienkim? Kebab. Na cienkim! Kebab. Proszę się uspokoić. A kebab. Na jakim? Kebab. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Mały Zgon do Kanał Plus. Kebab. Kebab, tak. Kebab. Na cienkim. Spokojnie, zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. It's gonna be rain.